Dzień dobry, witamy serdecznie. Dzisiaj na naszej ziemi w Goleniowie, jako klub Konfederacji Goleniowskiej, zaprosiliśmy pana posła Roberta Winnickiego. Chcemy dzisiaj, żeby też te nowe rzeczy w Polsce, które się będą działy, jak Konfederacja ma w planie wprowadzać nowy plan dla Polski i Polska na nowo, żeby również Goleniowie wprowadzać też lokalnie dla naszych tutaj mieszkańców nowe propozycje w przyszłości w czasie wyborów najbliższych. Oddaję głos panu posłowi. Dzień dobry państwu. Polska na nowo. To jest ten program, który zaprezentowaliśmy 4 lipca. Jest on alternatywą dla tak zwanego Nowego Ładu Prawa i Sprawiedliwości. Jest on pomyślany jako rozwiązywanie najważniejszych problemów związanych z polityką lockdownową, z tą polityką covidową prowadzoną przez rząd. Przede wszystkim w zakresie obniżki podatków, uzdrowienia sytuacji w ochronie zdrowia. I tu mówimy jasno, to pacjent powinien być tym, o którego zabiegają konkurujące ze sobą fundusze, o jego chęć uczestniczenia w danym funduszu, a nie powinien być petentem, który stoi i puka i dopomina się o poradę, dopomina się o to, żeby być przyjętym przez lekarza, żeby dopomina się o to, żeby zostać zbadanym, czy żeby przeprowadzono jakąkolwiek badanie. To Polak powinien być tym, którego się zabiegają lekarze, którzy chcą mu wyświadczyć tą usługę. Kolejna rzecz to jest ochrona, oprócz ochrony zdrowia, to jest edukacja. I jeśli chodzi o edukację w Polsce na nowo, również mówimy o wprowadzeniu elementu konkurencji. Oprócz bonu zdrowotnego mamy również bon edukacyjny w swoim programie. Mowa jest o obniżce podatków i przywróceniu państwa prawa, w którym rzeczywiście nikt nie będzie dyskryminowany za to, że się zdecyduje zaszczepić, czy się nie zdecyduje zaszczepić. To jest wolna wola i wybór każdego Polaka, który powinien być uszanowany. W największym skrócie o tym mówimy w Polsce na nowo. Zapraszamy państwa do nas na spotkanie z Konfederacją. Dzisiaj w Goleniowie naszym gościem jest poseł Konfederacji Robert Winnicki. Są lokalni działacze Konfederacji, są członkowie Goleniowskiego Klubu Konfederacji. Przedstawiamy państwu założenia programu naprawczego dla Polski po lockdownie, programu Polska na nowo. Chcemy wszyscy powrócić do normalności, bezpiecznie żyć i pracować. Zapraszam państwa do kontaktu z nami, do pytań do posła, można podejść zrobić zdjęcie. Zapraszam serdecznie. Frankowicze na przykład, to oni bardzo liczyli na